Wielkie Polsce. Krótkie oświadczenie Radosława Siedleckiego. Jak widzicie, żyje. Ledwo, ledwo co, ale żyje. Powiem, że byłem po jednej i drugiej stronie świata tego lepszego. Ja uważam, że obydwa światy są lepsze. Aczkolwiek tamten na górze jest też dobry. I chciałem pozdrowić wszystkich moich fanów, którzy po prostu pomagają mi w różnych po prostu rzeczach i wspierają mnie. Pozdrawiam też ekipę Telewizji Narodowej. No i oczywiście ciebie, drogi Eugeniuszu, za odwiedzenie mnie tutaj w szpitalu. To jest akurat bardzo dobry twój po prostu gest z twojej strony, że przyjechałeś, odwiedziłeś, zobaczyłeś, jak się czuję. Powiem, że jeszcze nie do końca jest dobrze. Przed chwilą powiedziała mi pielęgniarka, że jeszcze nadal nie zdiagnozowane jest, skąd krwawiem tak bardzo, że ten poziom hemoglobiny mi spada non stop. Czołem Wielkiej Polsce.